przygotujemy sobie nasze styczniki do współpracy z Bankiem Energii. Pokażę Wam, jak sobie delikatnie rozebrać, poskładać. Tutaj dookoła mamy dużo zaczepów pod górną pokrywą. Wszystkie ładnie odczepiamy. Tak wygląda nasz główny BMS z baterii. Trzy styczniki. Tutaj mamy dwa główne w tym miejscu. I tutaj taki mały schowany precharge z rezystorem do ładowania kondensatorów. Oczywiście fajne zabezpieczenie, 350 A, topik, rewelacja. I to sobie przystosujemy, żeby działało z naszym falownikiem. I rozbieramy dalej. Nie myślcie, że ja jestem jakimś wielkim elektronikiem, bo nie jestem. Staram się uczyć na bieżąco wszystkiego. Zaraz zobaczycie resztę w delikatnym przyspieszeniu, bo to chwilę trwa, jest trochę dłubania tutaj, tak żeby wszystko porozpinać sobie i dostać się do każdego miejsca, tak żeby też nie zniszczyć, bo pierwszego BMS-a to ja zniszczyłem, porobiłem to na szybko, nie śpieszyłem się, czy zniszczyłem, no cały układ, wiązek. Nie byłbym w stanie go teraz odtworzyć. A jest szansa, że może nam się uda kiedyś uruchomić tutaj całą tą jednostkę bez rozbiórki i to by było bardzo fajne. Ale na to trzeba troszeczkę czasu i testów. I też nie wiadomo, czy to będzie miało powodzenie. Dobra, szybki timelapsik zaczniemy.
Już jesteśmy coraz bliżej. Tutaj, żeby te plastikowe prowadnice odblokować, są takie zaczepy. I wyciągamy je po kolei. Tu mamy jeden zaczep, tu mamy drugi zaczep. Trzeci mamy na dole tutaj, w tym miejscu. Takie troszkę upierdliwe do demontażu, ale tak, żeby nie zniszczyć, to trzeba troszkę poświęcić czasu. Udało się. I tu na środku mamy jeszcze jeden. Taki niewdzięczny do odblokowania. Dobrze jest sobie wyciągnąć kabelki z uchwytu. To jest taki łącznik. Wszystko fajnie, ale szczerze musimy sobie ułatwić sprawę i robimy sobie miejscówkę do wyjęcia kabelków. Nasze prowadzenie zdemontowane. Dużo roboty. I teraz naszym oczom ukazał się las. Tak wygląda mniej więcej. Tutaj już widać nasze główne styczniki. Te styczniki to są Panasonica 100-amperowe. Model za chwilę będziemy oglądać. I teraz tak. Tutaj nasz stycznik do precharge'a i mamy rezystor ładujący, tak? Kondensatory. W sumie nie wykorzystuję tego do magazynu energii. Ale jak najbardziej można i można to wysterować sobie jak chcemy. Ten układ ja tutaj zostawię, rozłączę go, ale zostawię, ale na razie nie będę używał. Jeszcze nie testowałem, jak się sprawa ma w momencie, jakby bateria została rozłączona przy jakiejś awarii i ewentualnie jak wygląda powrót, a nie chciałbym do falownika podać. Znaczy, żeby falownik zobaczył napięcie baterii i nie zechciał używać jej w momencie, jak będzie ładowane, bo tutaj odłoży nam się cała moc i może być niefajnie. Teraz dalej. Najbardziej nas interesują te kabelki. Tak jak tutaj widać, w tym miejscu tu mamy wtyczkę i nasz kabelek do zasilania stycznika. A że będziemy korzystać z tego i z tego, no to tutaj sobie już szukamy, wiemy, które to są. Później je obcinamy, tak? Trzeba je przylutować do naszego urządzenia sterującego. Żeby odpiąć tą wtyczkę, łatwiej będzie wyciągnąć nam płytę, bo tutaj nie mamy żadnego, znaczy jest jedno takie zabezpieczenie, ale
nie ma możliwości go rozpiąć tutaj. No i tutaj takie dziwne zabezpieczenie mamy. I idziemy dalej. Potrzebujemy właśnie tutaj naszej. I ta wtyczka nam się przyda. Jak najbardziej. Druga również. Największym problemem jest tutaj właśnie ten stycznik malutki, bo tu musimy gniazdo sobie wyciągnąć. Odkręcimy ten stycznik właśnie od wstępnego naładowania kondensatorów, czy z angielskiego to on zawsze ładnie się nazywa recharge. Nie wiem, czy dobrze wypowiadam, oczywiście nie wszystkim się spodoba. Bardzo prosty stycznik. Żadnej filozofii. I teraz tak, te kable możemy sobie odciąć i zostawić, tak? Tu mamy nasz główny, który idzie po przekaźniku do rezystora. A tutaj mamy nasze dwa kabelki, które są do zasilania stycznika. Dobrze sobie uciąć dalej. Tak jak mówię, że na razie ich nie będę używał, ale w przyszłości jest szansa, że może coś się zmieni i wtedy wrócimy do układu oryginalnego. Myślę, że tutaj będzie dobrze. To jest nasz kawałek wiązki. I teraz, o właśnie, te dwa kabelki, ten i ten, będą nam potrzebne. Dobrze jest sobie dłuższe zrobić. Ewentualnie trzeba będzie je dolutować. No dobra, mamy nasze potrzebne kabelki. To zostaje w zapasie. Rozkręcamy na dalej, bo mamy jeszcze pod spodem taki mały prezent. To jeszcze zrobimy styczniki, żeby ładnie było, żeby można było pooglądać sobie. Ok. Te styczniki mają takie uchwyty boczne. I proszę. Mamy nasz główny stycznik.
Bardzo fajne. I teraz sobie odkręcimy drugi. I nasz drugi stycznik. Czym się różnią? Chyba tylko numerem seryjnym. Jeden i drugi taki sam. Także czy plus, czy minus, nie ma żadnego znaczenia. To są styczniki 100-amperowe, także, a my tutaj będziemy się poruszać w prądach do 25 A. Także nawet pod obciążeniem, jakbyśmy go rozłączali i załączali, to tutaj według danych chyba 10 czy 100 tysięcy cykli, no bardzo duża ilość, także tutaj nie ma co się przejmować, ale i tak nie będziemy uruchamiać baterii stycznikami, tak. Tutaj jednak ręcznie będzie załączona. Czy jest potrzebny precharge? Brzydko iskrzy, to też pokażę przy pierwszym załączeniu, jak się jednak faktycznie ładują te kondensatory w falowniku, ale w niczym to nie przeszkadza, zresztą nie bawimy się rozłącznikiem co chwilę. W dalszej części wyciągniemy sobie nasz przetwornik prądowy, tam mamy na dole i ta płyteczka nam mierzy prąd. Odkręcamy po kolei wszystkie śruby, bo musimy się pozbyć właśnie tutaj naszego przetwornika. A żeby się dostać do tego, musimy główną od zabezpieczenia śrubę, czyli tą, sobie odkręcić i dostać się tam głębiej. Już sobie wcześniej przygotowałem. Jest dosyć mocno dokręcone. Tu jest nasze fajne zabezpieczenie. Dobrze, i tu mamy teraz poskręcane wszystko. Oczywiście tutaj tą śrubę trzeba przy bezpieczniku dosyć mocno wyciągnąć. Tak, ile mamy sił? Tak, nie pamiętam ile, oczywiście newtonmetrów, ale tego nie robimy z kluczem elektrycznym, bo nie ma takiej potrzeby. Oczywiście tutaj zmieniliśmy układ i w ten sposób jest dobrze sobie skręcić. Pokażę, żeby lepiej jakoś było widać w tym miejscu. Mamy śrubkę, też ją trzeba dosyć mocno dokręcić. Wracamy do naszego rezystora ładującego. Ja go demontuję z tego względu, że tutaj jakieś kabelki zawsze będą mi wisieć, wystawać, a nie używam w tym momencie tego, także na razie to wychodzi z obudowy. Jednak mamy wysokie napięcie i niekoniecznie chcę, żeby gdzieś któryś kabelek ewentualnie miał, mógł przywrzeć do czegoś. Rezystor jest tutaj wkładany, po prostu wyciągamy go do góry. Tutaj wsuweczkę mieliśmy w tym miejscu, odpinamy i wyskakuje. I teraz tak, tutaj od naszego przekaźnika, tego przekaźnika, od precharge'a, tu jest takie gniazdo i ono jest na stałe tutaj zamontowane, żeby wyciągnąć sobie piny. Oczywiście no, pasowałoby zapamiętać, jak one były i zaznaczyć sobie tak, że jakbyśmy chcieli kiedykolwiek wrócić do tego układu, to żeby sobie to z powrotem
włożyć w te same miejsca, tak, żeby pamiętać o tym. Nie mam jeszcze data sheeta z tego, ale mamy numerek AEC 51012. Także po tym możemy sobie znaleźć, co gdzie ma być. Chociaż tu nie ma oznaczeń, myślę, że tu kierunku chyba nie ma. I teraz, żeby wyciągnąć sobie nasze piny, musimy odblokować zabezpieczenia. Tutaj się wysuwają te nasze zabezpieczenia w bok. Wystarczy je wyciągnąć, takie dwa niebieskie. Wyciągamy i sobie do końca ciach. Tutaj mamy jedno wyciągnięte. I powinniśmy mieć uwolnione, gdzieś tu pewnie jeszcze zabezpieczenie jest, ale to zaraz będzie patrzeć. I ciach, i drugie zabezpieczenie nam wyleciało. Teraz sobie sprawdzimy. Tak, mamy jeszcze zabezpieczenia, także tutaj trzeba się troszeczkę pobawić, albo mieć specjalne takie do wyciągania wsuwek, urządzonka, takie blaszki, są dostępne gdzieś tam w internecie, można zamówić. Ja w tym momencie nie mam przy sobie, bo zostawiłem na warsztacie, także będę tutaj się chwilę bawił z tym i jak wydłubię, to wracamy dalej. I udało mi się wydłubać nasz rezystor ładujący. Tutaj śliczny, może pokażę bliżej, żeby coś było widać. Ciach. Dobra. I nasze kabelki. To sobie dobrze zachować, one mogą się przydać, ale nie muszą. Tak tutaj wygląda gniazdo, pusto jest. Zabezpieczenia wkładamy sobie z powrotem, żeby nam nie zginęły. Będą sobie tutaj w środku siedzieć, to nie zgubią się, bo ja to tak nieraz potrafię zgubić niektóre podzespoły i części. Za dużo tego wszystkiego, za dużo projektów na raz. Dobrze, zakładamy dalej, zakładamy drugi stycznik. Oczywiście polaryzacja jest ważna tutaj na głównym zasilaniu. I szybki montaż i dokręcamy sobie resztę, będziemy przygotowywać. Dobra, i teraz dalej mamy. Tutaj od naszego złącza druga część, wszystko fajnie pasuje. Troszeczkę robię nie po kolei, ale myślę, że będzie widać, jak to się składa. Za chwilkę sobie przygotujemy nasze wtyczki do styczników i wyprowadzimy kabelki. I super, część mechaniczna w sumie zrobiona, także mamy już przygotowane do wyjścia. Tutaj jeszcze kawałek obudowy. Oczywiście niezniszczalne paski, którymi trzeba sobie to jakoś tam pospinać. Wiadomo jakie. I teraz tak, wyprowadzam sobie tutaj w ten sposób, ta obudowa jest zamontowana w baterii. Wyprowadzam sobie tutaj do dołu, będzie lepiej. Może tak, o, żeby można było zobaczyć. Zepniemy sobie jeszcze raz. I dopniemy sobie na wyjściu, tak żeby nam nie latały po całej obudowie. Tu sobie w ten sposób.
Dobrze. Mamy fajnie pospinane. Obcinamy pozostałości. Dobrze sobie dopiąć główny kabel. Tutaj wszędzie były też opaski, to dobrze zachować, żeby nam się nie ruszał. Teraz widzimy tutaj. O, i zabezpieczymy go sobie w ten sposób. Bardziej pokażę. No i uszkodzona opaska. Oczywiście przy kamerze musi to tak być. No i czas na górną pokrywę, tak? Reszta już tutaj nie jest nam potrzebna. Wszystko, co ze środka mogliśmy wyciągnąć sobie, to już jest ogołocone. Dwa styczniki, główne zabezpieczenie 350 A, tutaj zwarciowe. Fajny topik, dodatkowy. A resztę też będę pokazywał, postaram się pokazać później, jak ja to zabezpieczam. Teraz obudowa musi tutaj nam wylądować w tym miejscu, tak żeby to ładnie zamknąć, ale przeszkadzają nam te nasze dwa kabelki, które wychodzą i przycinamy sobie to i już nie będzie problemu. Ładnie przycięte, może nie ładnie, ale skutecznie. Dobrze sobie przymierzyć tam parę razy, zobaczyć jak ono nam będzie siadać. Opaska nam blokuje i super. Jest tak, że usztywniło, tu siedzi, także możemy sobie resztę podopinać. I zamykamy naszą obudowę. Jest zamknięta. Tak wygląda. I tak może wylądować w baterii. Będziemy pokazywać. Nasze dwie wtyczki. Też sobie je wykorzystujemy. Zapięte. Tutaj są chwyty, które moglibyśmy wykorzystać sobie, czy dziurki, i przypiąć te kabelki, ale tutaj na kablu minusowym nam wyląduje takie coś. Przetwornik prądowy. I on jest potrzebny do tego, żeby badać przepływ prądu, tak jaki jest. Napięcia nie, bo napięcie mamy pomierzone. Tutaj prąd jest dla nas ważniejszy, żeby nie przekroczyć wartości, które sobie ustalimy. I to nam pokazuje, ile amper przepływa przez kabelek i tym ograniczamy sobie całą baterię, tak, żeby nie było problemu z jakąś tam awarią czy cokolwiek. W razie zwarcia czegokolwiek, jakiejkolwiek, przegiąłem, ale trudno. Tutaj awarii, usterki czy przeciążenia, nasz układ odłączy nam baterię. Ale żeby nie być gołosłownym, to tutaj wersja rozwojowa naszej płytki ESS Lite, tak ją nazwaliśmy. I tutaj ona będzie odpowiadać za kontrolę tutaj całej baterii, za kontrolę właśnie ładowania, rozładowania i prądów przepływających. A tutaj suma, powiedzmy 100% sprzęt, który działa. Miejsce na wtyczki, ale wtyczek nie będzie. Ja nie jestem zwolennikiem jakiejkolwiek wtyczki, bo miałem problem właśnie przez to, że nie miałem styku. Tutaj wszędzie kabelki lutowane.
Jak już mamy wszystko poskładane, przygotowane styczniki, potrzebujemy zasilania do tych styczników, no i oczywiście układ sterujący tym wszystkim. I tutaj potrzebujemy właśnie 12 V. Do tego modułu zarządzającego. Nazwaliśmy go ESS Light. Taka dziwna nazwa, ale myślę, że fajna, mi się podoba. I potrzebujemy tutaj właśnie 12 V do zasilania styczników, stąd sobie sterujemy stycznikami. I oczywiście najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest izolacja galwaniczna. Ja miałem właśnie raz problem, jak użyłem zasilacza impulsowego, dostał przebicia i faza poszła tutaj na linię zasilania. Na szczęście nic się nie uszkodziło, ale no nie fajny numer. I tutaj do zasilania wybrałem taki chiński wynalazek, tak? Oczywiście tutaj mamy kawałek chińskiej płyteczki. Zasilacz buforowy, tak, zasilacz buforowy, ale chodziło mi o izolację galwaniczną. Mam nadzieję, że dobrze mówię. Tutaj elektrycy wszyscy będą mnie na pewno poprawiać, oby nie. I co mamy? I tutaj mamy naszą izolację galwaniczną, tak. Tutaj podajemy sobie 220, 240 czy 230, ile tam w sieci mamy. Ładnie na wyjściu tutaj mamy chyba w granicach 15 V, nawet chyba 16. Jeden taki zasilacz już mam uruchomiony, ale nie do końca też działał, jakby mi się podobało. I tutaj zacząłem robić przeróbki, drobne przeróbki, bo tutaj dużo nie było. Tutaj na płytce widać dwa stabilizatory napięcia i te stabilizatory mi się bardzo grzały. One pracowały w granicach 100 stopni. Jak sobie sprawdziłem dokładnie, na oryginalnej płytce mieliśmy coś takiego, nie wiem czy będzie widać, na pewno nie będzie widać, ale niby cały zasilacz ma obsługiwać 5 A, a okazało się, że tutaj stabilizatory są na 1,5 A i to było za mało. Najmocniejsze, które znalazłem tak w miarę na szybko, to założyłem 2-amperowe, tak żeby mieć no, troszeczkę zapasu. Znaczy chciałbym z jednego zasilacza tutaj dwa układy zasilać i do tego 4 styczniki. Nie wiem, czy mi się to uda, też będę testował, ale no, tak do jednej baterii jak najbardziej to już ten układ tutaj wystarcza. Możemy się pobawić zwykłą lutownicą, nie musimy nic mieć. Zresztą jak widać, że tutaj sprzęt jest wersja tania gdzieś tam skądś. Nie jest potrzebne tutaj jakieś specjalne narzędzia, tak? Zwykła lutownica też tutaj wystarczy, troszeczkę zabawy jest, żeby sobie wylutować, ale polecam sobie wymienić albo kupić sobie zasilacz stabilizowany z prawdziwymi 5 A, ewentualnie 10 A. I tutaj po tej przeróbce, no jeszcze będę testował, ale już pierwsze takie testy zrobiłem, było bardzo fajnie. I do tego zasilacza buforowego no, potrzebujemy jakiś akumulator w razie zaniku napięcia w sieci, w razie awarii, czegokolwiek, tak żeby bateria nam się nie wyłączyła przypadkiem właśnie z tego względu i żeby mieć zasilanie, żeby tutaj układ elektroniczny nasz działał poprawnie. Do momentu, żeby cały czas badał sobie baterię i był w stanie gotowości w razie nawet jakiejkolwiek awarii zewnętrznej. Tak ten nasz układ wygląda, to jest w trakcie składania, tutaj trzeba parę rzeczy dolutować. No oczywiście będę opowiadał dalej i pokazywał jak to wygląda. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na takim etapie, a składanie reszty na pewno w najbliższym czasie w miarę możliwości moich czasowych.